wykładzie opowiadającym również o jakiejś podróży, a dokładnie o podróży mediów i w mediach. Anna Maj będzie nam opowiadała o tym, w jaki sposób w ogóle można próbować związać media z przestrzenią. I to myślę nie jest wcale takie oczywiste, że one są przestrzenne, czy w jakiś sposób z przestrzenią operują. Przy okazji, jak się okazuje, jest to bardzo ciekawy wątek, również sztuka mediów dzisiaj próbuje podejmować. Dlatego myślę, że w tej podróży będziemy zaglądali w różne zakamarki, nie tylko samych mediów, ale i wszystkich obszarów towarzyszących. Bardzo proszę. Dziękuję, Piotrze. Rzeczywiście, może na wstępie muszę też wytłumaczyć swoją perspektywę, ponieważ w takich klasycznych kategoriach można by ją chyba nazwać hybrydyczną. Znaczy oczywiście jest to kategoria, jest to perspektywa kulturoznawcza, medioznawcza, ale również antropologiczna. I z tej perspektywy właśnie takiej antropologii mediów, no, dyscypliny, która u nas nie istnieje oczywiście oficjalnie, chciałabym spojrzeć na kilka zjawisk. Z jednej strony zjawisk, które można by nazwać po prostu rozwojem nowych technologii, czy rozwojem w ogóle samych mediów, ale z drugiej strony zjawisk, które mają charakter społeczny i zjawisk w obrębie sztuki. Przy czym od razu chciałabym się zastrzec, że kiedy będę mówiła właśnie o, czy będę opisywała pewne przykłady według mnie interesujących prac z zakresu, nie wiem, cybersztuki. Oczywiście ta perspektywa też wyznacza pewien, znaczy z jednej strony oczywiście wyznacza ten dobór samych prac, ale z drugiej strony wyznacza też dla mnie jakby to, co w tych pracach chyba najciekawsze właśnie z takiej perspektywy, czyli nowe spojrzenie na człowieka, nowe spojrzenie na człowieka wobec technologii i oczywiście w tym kontekście, o którym dzisiaj będziemy mówić, nowe spojrzenie na przestrzeń, czy nowa kategoryzacja przestrzeni, która się pojawia. Oczywiście będę próbowała się momentami jeszcze odnosić do tej kategorii mindware, ponieważ wydaje mi się, że ona również, kiedy zastanawiamy się nad przestrzenią, kiedy zastanawiamy się nad tym, jak zmieniło się nasze podróżowanie, ale nie w takim metaforycznym sensie podróżowanie w sieci, broń Boże, tylko takie prawdziwe, realne, zakotwiczone w przestrzeni codziennej. Można powiedzieć, że kiedy się nad tym zastanawiamy, rzeczywiście z tej perspektywy, kiedy popatrzymy na, można powiedzieć, wcześniejsze modele poznawcze, które funkcjonowały właśnie w obrębie takich zachowań, zachowań kulturowych, komunikacyjnych, w obręb których wchodzi właśnie podróżowanie. Widzimy wyraźnie, że tak naprawdę pewne formy, pewne, można powiedzieć, kulturowe formuły i narracje pozostały niezmienne. Kiedy obserwuje się na przykład relacje z podróży, które umiejscowione są w bardzo różnych mediach, od tych tradycyjnych, i to nawet tak tradycyjnych i klasycznych, jak dziennik podróży, pisany jeszcze, po prostu opis peregrynacji. Kiedy obserwujemy przemianę tych narracji w mediach zwanych dzisiaj oczywiście już klasycznymi, czyli mediach takich jak, no, nie wiem, telewizja chociażby, aż po media nowe, widzimy, że pewne właśnie typy narracji pozostały, pewne typy narracji są niezmienne. Niemniej jednak oczywiście pojawia się wiele nowych cech, pojawia się wiele nowych, można powiedzieć, modalności, na które należy zwrócić uwagę. I żeby już nie przedłużać, chciałabym zacząć od GPS-u i, można powiedzieć, też takiego antropologicznego spojrzenia na to medium. I paradoksalnie nie chciałabym zacząć tutaj od tego, czego wszyscy na co dzień możemy doświadczyć, czyli wykorzystania na przykład Google Maps, czy wykorzystania takich technologii właśnie jak sam GPS i nie wiem, aplikacje na telefon, z których możemy skorzystać. Tak? Nie chodzi mi w tym momencie o te już upowszechnione jednak sposoby komunikacji. Chciałabym, żebyśmy spojrzeli na początku na przykład dosyć, można powiedzieć, niespodziewany. Przykład, jakiego dostarczają Inuici. I tutaj, można powiedzieć, świadomie ograniczę się do opowieści, ponieważ
Wydaje mi się, że akurat tego przypadku nie powinniśmy nawet specjalnie ilustrować, ponieważ jest to przypadek użycia GPS-u, czy powiedzmy pewnej popularyzacji, wręcz niezwykłej technologii GPS wśród Inuitów, czyli mieszkańców północnej Kanady. Kiedyś mówiło się o nich Eskimosi po prostu. Da? Jest dosyć szczególny. Z jednej strony bowiem Inuici są oczywiście mniejszością, która z całą pewnością w jakiejś mierze wciąż nie wiem, mimo powiedzmy politycznych wysiłków ze strony Kanadyjczyków, jednak wciąż w jakiejś mierze jest kulturowo dyskryminowana, w sensie, przede wszystkim w sensie ekonomicznym. Z drugiej strony warto pamiętać o tym, że to jest też wciąż ludność, która mimo wszystko, mimo asymilacji pewnej kulturowej oczywiście, wciąż zamieszkuje bardzo nieprzyjazne tereny. Tereny, w których, no, można powiedzieć w skrócie, temperatury minus 40 stopni należą, można powiedzieć, do, no nie do codzienności, ale nie są rzadkością. To są tereny oczywiście północnej Kanady, przede wszystkim regionu Nunawut, który jest z tego rodzaju autonomią, właśnie można powiedzieć, którą Inuici sobie wywalczyli. I to, co się dzisiaj dzieje z kulturą Inuitów, to właśnie bardzo specyficzna sytuacja, w której kultura oralna, w której w zasadzie nie ma wciąż tego, co można powiedzieć, nazywamy kulturą piśmienną w takim sensie jak w kulturach zachodnich. Znaczy nie, ta kultura piśmienna w jakiejś mierze oczywiście funkcjonuje, ale jej jako narzucona. Istnieje na przykład pisany język Inuitów, ale został on niejako też, można powiedzieć, wymodelowany w sposób sztuczny. I w tej społeczności, w której niekoniecznie wszelkie zdobycze cywilizacji zachodniej są powszechne, nagle okazuje się, właśnie pod koniec XX wieku, okazuje się, że technologia GPS i skutery śnieżne to są takie dwa media, które cieszą się niezwykłą popularnością. Czemu się tak dzieje? No oczywiście z jednej strony można powiedzieć, że to jest przyjęcie takiego medium, jakim wcześniej była broń palna, prawda? Czyli medium, które w sposób, można powiedzieć, bardzo radykalny zmienia tę kulturę, ale jest bardzo funkcjonalne w tej rzeczywistości, w tym środowisku naturalnym. I tak jak broń poszerzyła możliwości zdobywania pożywienia, tak samo działa skuter i GPS, czyli są to, można powiedzieć, media służące przetrwaniu. I tu kryje się paradoks, ponieważ w ciągu kilku ostatnich lat zaobserwowano, że bardzo, można powiedzieć, bardzo dużo wypadków, śmiertelnych wypadków wśród młodych Inuitów było spowodowane tym, że wyjechali na polowanie gdzieś dosyć daleko, mieli oczywiście w kieszeni GPS i wszystko było dobrze do momentu, w którym nie skończyło im się paliwo i nie padły im baterie w GPS-ie, prawda? Czyli jakby to jest taki też, można powiedzieć, przykład sytuacji, w której z jednej strony oczywiście ta możliwość posiadania technologii jest niezmiernie korzystna, ale z drugiej strony grozi po prostu bezpośrednio śmiercią. Oczywiście nie chodzi o samo posiadanie, prawda? Nikt nikogo nie zabija za posiadanie GPS-a, ale jeżeli myślimy o wykorzystaniu medium, trzeba myśleć również o wszelkich konsekwencjach. I właśnie bezpośrednio konsekwencją tej technologii i jej zawodności, czy jej niedostosowania po prostu do tych temperatur, no i powiedzmy do tak dalekich wypraw, jest po prostu niebezpieczeństwo, które ta technologia generuje. Oczywiście nie wśród wszystkich. Wiele było wypadków, w których starsi Inuici radzili sobie i wracali do domu, ale używali wtedy takiej tradycyjnej techniki nawigacji, tradycyjnej, przekazywanej ustnie. I właśnie tutaj, można powiedzieć, następuje to zderzenie kultury oralnej z kulturą nowomedialną. Te starsze pokolenia są pokoleniami, które od maleńkości były uczone przez starszych tego, w jaki sposób powinny nawigować w przestrzeni. W jaki sposób, można powiedzieć, jak po koralikach, po różnych znakach, które przestrzeń nam daje, poruszać się wśród śniegu. Oczywiście jest to niezwykle trudne w ogóle w takim terenie. Jest to niezwykle trudne, zwłaszcza
kiedy pomyślimy o takich, nie wiem, polowaniach na Karibu, w czasie których Inuici po prostu przemierzają czasem no, kilkadziesiąt, kilkaset kilometrów. I bardzo często rzeczywiście te tereny, no, z punktu widzenia człowieka zachodniego, te krajobrazy specjalnie się, można powiedzieć, nie różnią, są monotonne. Mamy głównie biel, śnieg, skały. Prawda? Człowiek zachodu nie jest w stanie bez technologii w takiej sytuacji sobie poradzić. I to samo dzieje się właśnie z młodszym pokoleniem, które zignorowało w którymś momencie, odeszło od tych tradycyjnych technik narracyjnych i zaczęło właśnie używać nowych technologii. Dzisiaj powoli zauważa się właśnie ten problem, że technologia nie jest, można powiedzieć, bezawaryjna, technologia nie jest niezawodna. Prawda? Technologia jednocześnie zmienia nasz sposób rozumienia przestrzeni i sposób opowiadania o tej przestrzeni. Bo problem polega na tym, w zasadzie nie na tym, że mamy GPS, prawda? Tylko problem polega na tym, że nie mamy alternatywy wobec tej technologii. Czyli nie mamy tej wiedzy oralnej, która, znaczy my, mówię w sensie ci młodzi Inuici, tak? nie mają tej możliwości. Czyli chodzi teraz o to, żeby nadrobić. I rzeczywiście tak, można powiedzieć, taki ruch w edukacji rzeczywiście można zaobserwować. Czyli powraca się do tych starych technik orientacji w przestrzeni po to, żeby uzupełniać te nowe. Oczywiście nie chcę demonizować GPS-a. GPS jest wspaniałym narzędziem, z którego myślę, że większość z Państwa czasem korzysta, więc nie ma sensu mówić tylko i wyłącznie o tym, że przynosi śmierć i zagładę wśród śniegów, prawda? Ale chciałabym zwrócić uwagę na to, że dzisiaj GPS jest oczywiście wciąż, pomimo tego codziennego użycia, jest wciąż traktowany bardzo często jako narzędzie badawcze i to w wielu dyscyplinach. Wśród nich oczywiście antropologia jest jedną z takich dziedzin. I tutaj pokazuję coś, co nie jest takim projektem stricte antropologicznym, niemniej jednak ma pewne cechy właśnie takiego antropologicznego badania przestrzeni. Tu będą fragmenty pracy The Lowlands, Vaibhava Bhavsara, można powiedzieć artysty nowomedialnego, zainteresowanego działalnością w lokalnym społeczeństwie. Bhavsar w zasadzie sportretował lokalną społeczność poprzez trasy, które ta społeczność wykonuje. Jest to dosyć specyficzne, ponieważ tak naprawdę mówimy o społeczności dzielnicy Jelahanka, miasta Bangalore, miasta, które jest, no można powiedzieć, taką indyjską doliną krzemową. Ale ta Jelahanka jest taką dzielnicą slumsów, dzielnicą wykluczenia. I The Lowlands właśnie ma, można powiedzieć, też ten charakter, znaczy uzupełnia, można powiedzieć, naszą wiedzę na temat tego, jak w ogóle żyje się w tej części miasta. Uzupełnia naszą wiedzę na temat tego, czym w ogóle jest, można powiedzieć, czym w ogóle jest życie w przestrzeni, która jest nie do końca zorganizowana w taki tradycyjny, urbanistyczny sposób. Oczywiście w jakiejś mierze można powiedzieć, że tutaj Bhavsar podejmuje też taką pracę, którą można tylko rozpocząć, ale nie można jej zakończyć. Oczywiście pracuje tylko z pewną grupą osób, które zechciały wziąć udział w tym projekcie. Wydaje mi się, że to dosyć ciekawy przykład pewnej współpracy artysty, który dostarcza technologię, dostarcza wiedzę, jak tej technologii używać osobom, które po prostu nie mają do niej normalnie dostępu. I pozwala właśnie to użycie technologii, pozwala na budowanie pewnych narracji. Narracji, nie wiem, niechcianych politycznie, znaczy takich wykluczonych politycznie. Narracji, które no, mają dzięki właśnie takim projektom artystycznym szansę dostania się, czy powiedzmy szansę ujrzenia światła dziennego, w sensie takim, że mogą, nie wiem, wejść do galerii, mogą wejść do obiegu publicznego, w ogóle do dyskursu publicznego. I to, co Bhavsar portretuje, to na przykład trasa dzienna takiego zbieracza śmieci, no, nie wiem, jakbyśmy to mieli inaczej przetłumaczyć. Osoby, która zajmuje się, powiedzmy, recyklingiem różnego rodzaju odpadów. Później tworzy na przykład mapy, w zasadzie on, ale przy pomocy tej społeczności, tak? Tworzy mapy fragmentów miasta, które są
które są uważane za, można powiedzieć delikatnie, podejrzane, tak? Fragmentów miasta, w których powstały nielegalne budynki, w których w jakichś ruinach mieszkają ludzie. I oznacza te tereny jako, można powiedzieć, w pewnej mierze wartościowe, prawda? Znaczy zaznacza je na mapach, na których, no można powiedzieć, na których po prostu nie istnieją, znaczy, a może inaczej, tworzy te fragmenty mapy, które dotąd były białymi plamami, czy które na oficjalnych mapach wyglądają zupełnie inaczej. Bardzo ciekawe też w tych pracach, bo tutaj akurat taki, powiedzmy, większy rzut oka na te dzielnice. Proszę zauważyć, te proste linie i te okręgi, to są drogi wyznaczone przez urbanistów. To są jeszcze te fragmenty miasta, w których powiedzmy, to planowanie urbanistyczne odcisnęło swoje piętno na ludziach. Ale to, co jest tutaj, to właśnie te całe historie tutaj, to, co jest nieopisane tak naprawdę, to właśnie, można powiedzieć, ludzkie historie, które GPS po prostu nam przybliża. Ale z drugiej strony myślę, że ta praca też pokazuje pewien, chciałabym, specyficzny wymiar technologii, którymi dzisiaj dysponujemy. Te technologie w jakiejś mierze, oczywiście są naszą codziennością, są czymś dzisiaj dla nas dosyć oczywistym, ale jeśli się nad tym zastanowimy, co te technologie znaczyłyby, nie wiem, dla poprzednich pokoleń, gdyby ktoś, na przykład człowiek średniowieczny, miał taką technologię, jak ją by nazwał? W zasadzie byłaby to magia, prawda? Byłaby to magia lub, nie wiem, jakaś boska moc. To jest ciekawe, że rzeczywiście w jakimś momencie Bawsar daje GPS też ludziom, którzy się modlą. Chodzą dookoła stupy buddyjskiej i się modlą. Czyli mamy paradoksalnie rzeczywiście jakby pewien rysunek, matematyczny rysunek boskości, prawda? Nie wiem, jak to inaczej nazwać. No, oczywiście to pewna metafora tylko, prawda? Al-Bassar mówi o tym, że żeby dzisiaj zmapować świat, tak naprawdę właśnie potrzebujemy Boga, satelitów i GPS-a i to tyle. I to już nam mówi wiele o człowieku. Oczywiście w takim metaforycznym znaczeniu można powiedzieć, że to jest też pewien dyskurs budowany właśnie przez artystę na pograniczu sztuki i antropologii. Z drugiej strony właśnie to, czego już antropolog by nie zrobił, a to, na co może sobie pozwolić artysta w tym wypadku, to pewien żart. I ten rysunek jest tego dowodem. To, można powiedzieć, taka próba też obrazowego przedstawienia tej rzeczywistości, ale jakby w innym wymiarze. Bawsar przyczepił odbiorniki GPS do balonów, które można powiedzieć, wysłał w powietrze. I te balony oczywiście poleciały zgodnie z wiatrem. I jakby ten rysunek symbolicznie przedstawia właśnie ten wiatr, który jest wiatrem toksycznym. Ponieważ Jelahanka znajduje się bardzo blisko różnych, można powiedzieć, no, generalnie przemysłu chemicznego, blisko różnych elektrowni. I to te wszystkie niebieskie punkty właśnie na to wskazują. Cały ten wiatr, który idzie na Jelahankę, to właśnie ten toksyczny powiew. Co oczywiście w kontekście może naszym, nie wiem, ewentualnie można przywoływać na myśl katastrofę w Czernobylu, ale z drugiej strony w Indiach ma wymiar równie poważny, bo przywołuje chociażby katastrofę w Bhopalu, w której wiele set tysięcy osób zostało po prostu poparzonych i umarło. No? Także też jakby taki, można powiedzieć, krytyczny wątek w tej pracy się znajduje, chociaż, tak jak powiedziałam, można też to postrzegać jako żart. Oczywiście istnieje pewien problem, w ogóle jak pokazywać takie prace, prawda? Czy w ogóle możemy mówić o sztuce GPS? Ja myślę, że możemy mówić o sztuce GPS. To jest też dosyć specyficzne, że no właśnie, jeżeli popatrzymy na to, jak ta technologia od lat, w zasadzie od roku, nie, od lat 90. powoli wchodziła w użycie cywilne, w jaki sposób ludzie domagali się właśnie tej dostępności, można powiedzieć, prawidłowego sygnału, no?
Oczywiście to się nie działo z dnia na dzień, nikt nie robił protestów, ale jeśli spojrzymy na tę historię takiego, można powiedzieć, początkowo gadżeciarskiego użycia tej technologii, prawda? Kiedy spojrzymy na historię, czy pewne tendencje w sztuce nowych mediów, to widać wyraźnie, że właśnie początek, można powiedzieć, takiego zainteresowania artystów, to są też właśnie lata 90. i kolejna dekada. Tak? Z drugiej strony, tak naprawdę, rzeczywiście o takim wymiarze, na przykład badawczym GPS-u, możemy mówić dopiero po roku 2001, kiedy ten sygnał przestał być zniekształcany, o czym wspominała wcześniej Ania. Ale nie wspomniała dlaczego. Ja myślę, że to jest dosyć istotne, bo ten militarny rodowód tej technologii w jakiejś mierze po prostu podległ sam dekonstrukcji. Znaczy, mówiąc w skrócie, żołnierze sami zdekonstruowali sens zaciemniania tego sygnału. Da? Nie zaciemniania, tylko powiedzmy, blokowania tego sygnału. Oczywiście problem polegał przede wszystkim na tym, że w czasie wojny w Zatoce Perskiej część żołnierzy korzystała z tego militarnego sygnału, część natomiast wzięła ze sobą swoje własne odbiorniki GPS i korzystała z cywilnego sygnału. I z tego powodu niestety powstało wiele niekonsekwencji, które zaowocowały pewnego rodzaju, można powiedzieć, z punktu widzenia armii amerykańskiej, wypadkami. Wypadkami, które właśnie doprowadziły do tego, że uwolniony został sygnał do użytku cywilnego. Czyli, no mówiąc w skrócie, no, wojsko dało nam, powiedzmy dzięki Clintonowi, wojsko dało nam tę technologię, ale tak naprawdę dało nam, ponieważ nie było innego wyjścia, prawda? Ponieważ ten użytek cywilny już się rozpoczął. Z drugiej strony oczywiście można mówić o tym, że ta popularyzacja tej technologii rozwinęła właśnie bardzo, bardzo różne, powiedziałabym, bardzo kreatywne podejścia do tego, czym w ogóle pozycjonowanie może być. Bo z jednej strony właśnie mamy oczywiście bardzo szeroki wachlarz badań, w których zaczęto rzeczywiście jako dokumentację po prostu wykorzystywać te technologie. I proszę Państwa, na przykład, nie wiem, prosta rzecz. Ja pamiętam jeszcze właśnie pod koniec, nie wiem kiedy to było teraz, nie wiem czy nie powiem źle. Na pewno około roku 2000 Tatrzański Park Narodowy korzystał już z technologii GPS i mój kolega, który jest leśnikiem, powiedzmy w jednym z rejonów, nie żartuję, naprawdę liczył drzewa i je oznaczał na mapie. I to mniej więcej tak wyglądało. Tak? Oczywiście dzisiaj można by na to spojrzeć jak na pewnego rodzaju też dokumentację czasu, bo oczywiście te mapy w zasadzie non-stop są update'owane. Ale można by też na to spojrzeć w zasadzie jako na taki artystyczny performance, prawda? Pewnego rodzaju w ogóle taka realizacja idei FX, zmapowanie wszystkich drzew na takim wielkim obszarze. No, troszeczkę zabawne, prawda? Z dzisiejszego punktu widzenia nam się to wydaje. Nie wiem, lepiej chyba byłoby użyć po prostu zdjęć lotniczych, tak w sumie. Ale jak Państwo wiedzą, też realizacja, czy powiedzmy użycie różnych technologii, wiąże się też często z takimi, można powiedzieć, prozaicznymi kwestiami, jak na przykład chęć obniżenia kosztów, prawda, pewnych projektów. I to myślę, że tutaj jakby to liczenie drzew przez leśników było właśnie tym spowodowane. Z drugiej strony, jeśli pomyślimy sobie o tym dyskursie sztuki, on się oczywiście budował, można powiedzieć, w zakresie sztuki GPS w sposób bardzo, powiedziałabym, niejednorodny. Ale w sposób taki, który doprowadził do tego, że dzisiaj tego rodzaju prace po prostu są wystawiane w galerii. Oczywiście przede wszystkim jednak prezentowane są w sieci, prawda? To jest jednak dominanta. Ale proszę popatrzeć, w zasadzie w galerii te prace GPS, no nie wiem, one trochę, że tak powiem, nie wyglądają, prawda? One trochę tracą sens. Odbieramy je po prostu jako obrazy. A to, co jest najważniejsze, to jednak jest ta przestrzeń, która tutaj, no w zasadzie nie mamy do niej dostępu. A tym samym to, z czym dzisiaj tak naprawdę mamy do czynienia, czyli połączenie różnego rodzaju usług, na przykład związanych z geotagowaniem i możliwość ściągnięcia aplikacji, która daje nam dostęp do szerokiej bazy tego typu danych, jest w zasadzie taką realizacją chyba czegoś, czego właśnie w tych czasach brakowało. No? Oczywiście to jest już troszeczkę późniejsza praca, więc może akurat to nie jest dobry przykład w tym zakresie. W
wcześniejszą pracą, taką, która jakby można powiedzieć, była jedną z pierwszych pokazującą pewien potencjał budowania przez te technologie GPS pewnej wspólnoty wśród ludzi, czy powiedzmy budowanie pewnej wspólnej kartografii, była praca Amsterdam Real Time. To jest praca specyficzna. W zasadzie polegała na udostępnieniu odbiorników GPS w zasadzie szerokiej publiczności. Każdy, kto chciał, mógł się zgłosić do projektu. Projekt oczywiście realizowany był w Amsterdamie, co jest oczywiste. I to, co wydaje mi się tutaj ciekawe, to z jednej strony taka otwartość artystów na to, czy artystek w tym wypadku, na to, że to właśnie społeczność bez jakiegokolwiek konkretnego impulsu w postaci nie wiem, pewnej porady ze strony artystów ma możliwość po prostu wykorzystania tej technologii w taki sposób, w jaki uważa za stosowny. Czyli każdy potencjalny mieszkaniec czy turysta, który wziął udział w projekcie, mógł narysować dokładnie to, co chciał. Oczywiście oficjalnie projekt był opisany jako taki, który ma nam pokazać, w jaki sposób chodzimy po Amsterdamie, czy w jaki sposób przemieszczamy się po tym mieście i które miejsca dla nas są istotne. Tak? To był taki oficjalny cel projektu. Oczywiście to, co miało powstać, to wspólna mapa, czyli pewnego rodzaju nakładanie się tych indywidualnych kartografii na pewną mapę wspólnoty, czy stworzenie pewnej mapy wspólnoty. Oczywiście naturalne jest, że w tej sytuacji powstawały bardzo zróżnicowane trasy. Naturalne jest to, że niektórzy po prostu wykorzystali ten GPS jako nawigację. Niektórzy jednak zrobili coś więcej. To jest bardzo, można powiedzieć, jeden z pierwszych sposobów na wykorzystanie GPS-u, prawda? Narysujmy wzorek, znaczy wykorzystajmy własne kroki do tego, żeby ta przestrzeń zaczęła coś znaczyć. Oczywiście może to być, nie wiem, gołąbek pokoju czy kura, nie wiem, co to jest. Proszę? Kura pokoju. Mogłaby to być jakaś inna formuła, prawda? To oczywiście tylko jakby jedna z możliwości. Całość oczywiście złożona zostaje później we wspólną mapę i te elementy się uzupełniają. Wyznaczają nam też pewne punkty zbieżne, prawda? Te punkty centralne, które są istotne. No dzisiaj w zasadzie to jest, można powiedzieć, normalna mapa pokazująca ruch w mieście, prawda? To samo, co mamy, nie wiem, w Google Maps. Tyle, że w zasadzie tam w pewnej mierze mamy trochę jakby bardziej funkcjonalna jest ta mapa, tak? Znaczy pokazuje nam te miejsca, gdzie są korki. A tutaj mamy tylko pokazane miejsca, które można by nazwać miejscami zainteresowania, tak? Nie wiem, miejscami gorącymi na mapie miasta. Oczywiście te narracje były tworzone też w pewnym okresie czasu, więc... Jeszcze raz. Kto? Nie. Nie ma w dokumentacji. Nie ma takiego opisu tych osób. Nie jest to opisane przynajmniej przez artystki. No, generalnie oczywiście znamy artystki, właśnie jest to Ester Polak, znaczy w zasadzie artystkę Ester Polak i Wax Society jako instytucję, która powiedzmy, organizowała ten projekt, czy zawiadowała nim. Natomiast nie ma takiego, nie wiem, może jest ten spis w Wax Society, ale nie udostępniają tego. To na pewno byłoby ciekawe. Możliwe. No, to jest tak jak z każdym z projektów, prawda? Możemy ogłosić go wszem i wobec, ale zazwyczaj nie zgłosi nam się pełna reprezentacja społeczeństwa, prawda? No to chyba, to nie wiem, to chyba tak w sensie takiej socjologicznej reprezentacji to jest jakaś rzadkość. Tu jeszcze jeden z projektów późniejszych, Ester Polak razem z Ewą Ausiną. Taki, powiedziałabym, projekt, który nie wiem, czy słusznie dostał nagrodę na Ars Electronica kiedyś. Powiedziałabym, że no, był może twórczą reprezentacją tego, czym może być sieć stosunków międzyludzkich w budującej się Europie, czyli tak bardzo tak politycznie poprawny był.
Ale wydaje mi się, że ciekawie pokazał może jedną rzecz, bo sam w samej warstwie wizualnej, to nie wiem, chyba nie był porażający. Nie wiem, czy się Maćku zgodzisz ze mną akurat w tym. To od razu ci się spodobał. Ale to mi się w to wchodzi, to jest mocno konceptualne. Mhm, oczywiście. Natomiast to, co jakby z tego mojego punktu widzenia jest tutaj interesujące, to to, że jakby zwraca uwagę na taką, powiedzmy, antropologiczną codzienność i z drugiej strony system ekonomiczny, który za tą antropologiczną codziennością stoi, prawda? Czyli mamy tutaj pewien przepływ produktów mleczarskich i plus wywiady właśnie z, powiedzmy, ludzkimi elementami systemu mleczarskiego w Europie. No i oczywiście GPS jest taką technologią, po prostu jakby jednym z narzędzi badawczych, prawda? To też pokazuje właśnie pewien kierunek. Z drugiej strony powstawały też takie projekty jak The Greek Confluence Project, który umieszczony jest w sieci, który mogą Państwo sobie również obejrzeć, bo to jest dosyć akurat, myślę, skomplikowany projekt o tyle, o ile chcemy, można powiedzieć, obejrzeć te wszystkie dane fotograficzne, które tam się znajdują. Jest to projekt, który polegał na takim oddolnym przedstawieniu Ziemi, w zasadzie pewnej idei Ziemi, takiej geograficznie zakorzenionej idei Ziemi. Wszystkie punkty zbiegu południków i równoleżników miały zostać sfotografowane i opisane. Miały być też takimi punktami, można powiedzieć, nowymi punktami zainteresowania dla, nie wiem, takich współczesnych turystów. Rzeczywiście coś w tym jest, że taka tradycyjna turystyka przestaje mieć dzisiaj może nie do końca, ale przestaje mieć znaczenie, bo wciąż istnieje, prawda, taka masowa turystyka. Niemniej jednak powstają dzisiaj nowe rodzaje turystyki i to taki projekt, który też o tym trochę mówi. Taka turystyka, którą myślę można nazwać turystyką medialną po prostu, czy postmedialną, jak chcą niektórzy. W ogóle postturystyka według niektórych to jest to. Ale to jeszcze troszeczkę coś innego. Generalnie chodziło tutaj oczywiście o to, żeby można powiedzieć, stworzyć sobie nowe atrakcje turystyczne. I te atrakcje są oczywiście arbitralnie wybrane, można powiedzieć, matematycznie, z matematyczną dokładnością. Niemniej jednak to, o co tutaj też chodziło, to właśnie to, żeby nie tylko odbyć podróż, ale chodziło też o to, żeby ją zdokumentować i żeby to była jakby ten materiał, który zdobywamy jednocześnie, żeby był, powiedzmy sobie, elementem większej układanki, tak? Czyli elementem tej pracy zbiorowej, oddolnej pracy internautów. No i oczywiście to, co powstaje, to taki fotograficzny obraz Ziemi. Dosyć ciekawy, bo jak się przyjrzeć rzeczywiście tym zdjęciom, to można dojść do wniosku, że Ziemia w ogóle nie jest zamieszkana. Znaczy, jeżeli już, to tylko w niewielu miejscach. Bo rzeczywiście najczęściej te punkty, akurat przynajmniej te fotografie, turyści wykonują, przedstawiają jakieś drzewa, jakieś, nie wiem, no przyrodę generalnie. To pokazuje, że może jednak w tym technicznym świecie wciąż potrzebujemy przyrody, prawda? Jest to na pewno paradoksalne, bo po prostu cywilizacja jest tam prawie nieobecna. Choć bez niej nie byłoby tego projektu. I chciałabym jeszcze powiedzieć o Jeremy Woodzie. To jest według mnie taki chyba jeden z takich bardziej, powiedziałabym, bardziej znamienitych przedstawicieli sztuki GPS, chociaż oczywiście trudno byłoby go nazwać jakimś wielkim artystą. Nie będę przynajmniej Państwa do tego namawiać. Natomiast wydaje mi się, że jego działania są bardzo, po pierwsze, są bardzo długo już kontynuowane, po drugie są taką próbą właśnie, powiedzmy, budowania pewnego kreatywnego obrazu dzięki właśnie technologii GPS. Z jednej strony oczywiście to są obrazki tego typu, które wyznaczają pewną trasę. Nie wiem, czy Państwu coś to przypomina. A z drugiej strony oczywiście w jakiejś mierze zaznaczono oczywiście też te rysunki, ta trasa jest po prostu w Google Earth. Też można sobie ściągnąć oczywiście
no, pograć się nie da, prawda, ale, ale można, można jakby tym obrazem, powiedzmy, się w pewien sposób bawić, można tworzyć analogiczny. Tu większy właśnie fragment na pustyni zrealizowany. Ale to, co jest też dla mnie ciekawe właśnie w samym podejściu Wooda, to to, że powiedziałabym z takiej w zasadzie głupiej czynności, jaką jest po prostu rysowanie wzorków, czyni on pewną sztukę życiową. Używa w zasadzie wszelkich możliwych środków. Tworzy obrazy na lądzie, na wodzie, w powietrzu, no, wszędzie, gdzie się tylko da. Chyba pod ziemią jeszcze nie tworzył, ale nie wiem, może akurat... No właśnie, ciężko byłoby z sygnałem też. Niemniej jednak wydaje mi się, że czasem można powiedzieć, to jego kreatywne podejście rzeczywiście też wymaga pewnego wysiłku, bo proszę Państwa, tak naprawdę, żeby być takim artystą GPS, też trzeba poświęcić naprawdę sporo czasem czasu. A? Proszę? To też. Ale na przykład również siły, bo tutaj przykład akurat dzieła, powiedziałabym, nawodnego, wykonanego przy użyciu pontonu, które polega na tym, że należy wiosłować tak, w taki sposób, aby uzyskać napis water. No, nie jest to oczywiście wielka sztuka, ale jeśli się nad tym zastanowimy, co nam to mówi też o jakby współczesnym człowieku, prawda? Takie jakby próby kreatywności. Co one nam mówią? No, z jednej strony to jest jakaś chęć pisania w przyrodzie za pomocą technologii, chęć bawienia się po prostu technologią. A z drugiej strony można też tutaj widzieć po prostu jakby chęć takiego kreatywnego spożytkowania czasu. To jest też pewnego rodzaju, no, nie chcę powiedzieć, że to jest wielka podróż, prawda? To water na pewno nie było wielką podróżą. Ale sama dokumentacja i nie wiem, tworzenie różnych, powiedzmy, wzorów na przestrzeni całego globu, z czym się również Wood zajmuje, w zasadzie jest, no, można powiedzieć, taką pozytywną fiksacją na punkcie tej technologii. No, to oczywiście nie jest to takie nie wiem, najczęstsze wykorzystanie tej technologii. Zazwyczaj jednak po prostu chcemy się zlokalizować, prawda? A tutaj mamy ten rys, powiedziałabym, no jednak w jakiejś mierze artystyczny, prawda? Chęć stworzenia własnego podpisu po prostu, no cóż, na tkance ziemi w pewnym sensie, prawda? Ale jest to też mimo wszystko po prostu symboliczne w sensie takiej, no właśnie, nowych zachowań, których wcześniej nie było. A to jest gra, którą mogę wszystkim polecić, tyle że trzeba mieć do tego specjalną przestrzeń, nie wiem, czy wszędzie się uda. Świetnie to wychodzi w miastach amerykańskich, które zbudowane są według szachownicy. Po prostu, proszę, w Łodzi dałoby się, no, można spróbować. W Łodzi też jeździ dosyć szybko, więc możliwe, że już niektórzy w to grają. No, przynajmniej trzeba mieć dwa samochody, trzeba mieć GPS, no i możemy grać w kółko i krzyżyk. Możemy spróbować. Proszę? Na rower, że też myślę, że byłoby ciekawie. Mogą Państwo popróbować. Myślę, że tu jest oczywiście kilka problemów takich, powiedziałabym, technicznych do rozwiązania, znaczy co jest kółkiem, a co nie, prawda? Niemniej jednak myślę, że jakoś z tym sobie można poradzić. Oczywiście to nas sytuuje, jakby, czy w ogóle tę sztukę GPS-u sytuuje bardzo blisko takiego technologicznego żartu, prawda? Takiego powiedziałabym, fanowskiego wykorzystania medium. I rzeczywiście bardzo często jest tak, że po prostu to są... Coś pokazujesz? W przyszłości można gdzieś dokopać się jeszcze. Nasze ulice układają się w człowieka. Fajnie. Nie, no oczywiście można powiedzieć, że to jest w tym wypadku pewna, nie wiem, urbanistyczna idea, prawda, zrealizowana, ale nie wiem, może pewnie świadomie w jakiejś mierze. Możliwe. Dobrze. Jeszcze kolejna rzecz i to myślę, że też może w jakiejś mierze nawiązywać do tego obrazku Lublina. To po prostu odkrywanie kształtów, które w przestrzeni są, tak? Odkrywanie jakby innego wymiaru mapy. Nie wiem, jak to dokładnie jest w Lublinie, bo to trudno mi tak ad hoc zanalizować. Natomiast w tym wypadku
po prostu będą to kształty, nie wiem, w które układają się drogi, kształty, które gdzieś tam oczywiście, nie wiem, są jakby przyrodniczo uwarunkowane, czy właśnie w tkance miasta. Ładnie. Oczywiście to nie jest jedyna działalność, powiedziałabym, z pogranicza działań artystycznych, czy jakby działalność kreatywna, prawda? Można powiedzieć, że w takim jakby popularnym odbiorze dzisiaj geotagowanie przejęło taką rolę. Jednym z takich pierwszych serwisów tego typu, czy jakby umożliwiających geotagowanie, był serwis Bring Your Life, przygotowany przez Selenę i Stefana Kolmanów z Utrechtu. I to taki serwis, który oczywiście no, w jakiejś mierze, można powiedzieć, do pewnego stopnia dzisiaj również działa, aczkolwiek ta realizacja, no jak Państwo wiedzą, jak Państwo chyba, myślę, że jak Państwo wiedzą, nie jest to najbardziej popularny dzisiaj serwis, prawda? Raczej przejął powiedzmy, popularność tego typu usług, powiedzmy, przejął po prostu Foursquare, czy nie wiem, czy zresztą jest tych aplikacji no, mnóstwo, prawda? Ja chciałabym później pokazać Państwu jeszcze taką rzecz, która jest jakby pewną alternatywą w stosunku właśnie do takiego narzędzia, które umożliwia geotagowanie, które umożliwia chodzenie po mieście i odnajdywanie określonych miejsc opisanych, odnajdywanie określonych też znajomych, prawda? Bo tutaj też chodziło o to, żeby zbudować społeczność. No i w tym wypadku Blina to się, można powiedzieć, to się udało na takim poziomie lokalnym. Natomiast, no nie wiem, może dlatego, że też ten serwis nie był amerykański, nie był rozwijany w Silicon Valley, no nie udało się to na poziomie globalnym. Oczywiście z drugiej strony czasem te pomiary też GPS-u sprawiają, że w ogóle te serwisy, no cóż, działają tak jak działają, prawda? Czy serwisy, czy aplikacje, no to już jakby niezależnie od tego. Sama technologia przecież wciąż nie jest doskonała. Jeśli chodzi o ten serwis, on początkowo dostępny był jako można powiedzieć, serwis dostępny poprzez aplikacje mobilne, jak i poprzez przeglądarkę. Niemniej jednak tak naprawdę to zastosowanie mobilne no, nie wytrzymało trochę takiej próby technicznej, to znaczy tutaj ta brak łączności, z jednej strony konieczność wychwycenia sygnału satelitu, z drugiej strony jakby jakość sieci komórkowej, wtedy no, nie do końca jeszcze pozwalały na to, żeby bardzo tak powiedziałabym, żeby to, jakby to korzystanie z tego serwisu było łatwe i przyjemne. Dzisiaj oczywiście jest już trochę lepiej, chociaż jak się nad tym wszystkim zastanowić, to myślę, że wciąż jednak ten brak sygnału jest taką naszą codziennością, prawda? To jest jednak, można powiedzieć, bezpośrednio wpisane w te technologie. I na zakończenie pewnego rozdziału w mówieniu o GPS-ie samym, chciałabym jeszcze tutaj wspomnieć oczywiście grupę Blast Theory, która jest jedną z takich, można powiedzieć, mocniejszych grup na mapie cyber arts, tak, cyber sztuki. Mocniejszą w sensie właśnie takich, powiedzmy, działań, które można by nazwać paraantropologicznymi, czy powiedzmy działań o charakterze społecznym, jednocześnie pokazującym wartość technologii, pokazującym i też, można powiedzieć, w jakiejś mierze redefiniującym to, czym jest właśnie rzeczywistość wirtualna, czy rzeczywistość rozszerzona. Ten projekt dosyć stary, Can You See Me Now, wydaje mi się taką dobrą ilustracją. Nie będę tego specjalnie rozwijać, ponieważ w zasadzie jest to analogiczna gra, czy jakby sam, można powiedzieć, w pewnej mierze sam system jest analogiczny do tej gry, o której już mówiła Ania Nacher, więc po prostu chciałam tylko jakby pokazać ten wątek. W tej grze, jakby powiem tylko o co pokrótce chodzi. Chodzi oczywiście o to też, żeby, można powiedzieć, znaleźć przeciwnika, tak? Złapać przeciwnika. Z jednej strony oczywiście mamy graczy, którzy siedzą przed komputerem, z drugiej strony mamy, można powiedzieć, graczy, którzy są awatarami, tak? Jak biegają w rzeczywistości po mieście. I to, do czego dochodzi oczywiście, to pewnego rodzaju, można powiedzieć,
takie symboliczne połączenie tych dwóch rzeczywistości, tej rzeczywistości wirtualnej i rzeczywistości, nie wiem, no realnej, tak? Rzeczywistości graczy. Połączenie, które tak naprawdę jest też o tyle symboliczne, że pokazuje nam pewną, można powiedzieć, przenikalność tych znaczy jakby pewien punkt zbiegu tych rzeczywistości. Chodzi tutaj bowiem o to, żeby na koniec, kiedy złapiemy przeciwnika, chodzi o to, żeby go sfotografować. Jeżeli komuś w mieście uda się złapać gracza, który siedzi przed komputerem, oczywiście robi mu zdjęcie. Tylko co może sfotografować, prawda? To jest pusta przestrzeń. Więc to jakby też symbolicznie pokazuje pewne, no nie wiem, może pewne lęki, które mamy wobec technologii, prawda? To w jakiejś mierze może to taka też metafora społeczeństwa sieci. Ale oczywiście mogą Państwo to różnie interpretować. I chciałabym jeszcze na chwilkę teraz przejść do czego innego. Chciałabym Państwu pokazać kilka... A nie, nie tu, nie tu, nie tu. Chciałabym Państwu pokazać kilka, oczywiście to też kilka powiedziałabym, nieco ja robię moment. No dobrze. Ja tu mam slajd, okay. Kilka screenshotów z aplikacji, które oczywiście możemy mieć w telefonie. Myślę, że to też dosyć ciekawa. Te pierwsze oczywiście pokazują nam możliwość wyszukania restauracji, czy możliwość wyszukania, może ja zrobię stop, żeby nam nie przeszło za daleko. Możliwość wyszukania pewnych, nie wiem, elementów, takich jak na przykład gwiazdy na niebie, no to chyba taki czynnik, który dosyć jest istotny, jeśli mówimy o aplikacjach związanych właśnie z rzeczywistością rozszerzoną. Na pewno taką jakby klasyczną jest Layer, niemniej jednak mamy już całą, można powiedzieć, całą gamę tego typu aplikacji. Natomiast chciałabym Państwu pokazać Serendipitora, ponieważ to jest, wydaje mi się, w ostatnim czasie chyba jedna z ciekawszych aplikacji, która jakby redefiniuje na nowo pojęcie szukania, pojęcie lokalizacji. No, to jest też pewnego rodzaju gra. Gra, w którą gramy, kiedy uruchamiamy aplikację. Oczywiście to, co dostajemy, to pewna trasa. Trasa, którą możemy przejść zgodnie z tym, co pokazuje mapa. Ale jeżeli chcemy trochę pobłądzić, jeżeli chcemy trochę się, można powiedzieć, powałęsać, czy nie wiem, jakiego tu jeszcze użyć słowa, ale jeżeli chcemy się po prostu trochę poszwendać po mieście, to ta aplikacja oferuje pełną gamę możliwości. Bo to z jednej strony możemy iść, czy każe nam iść, można powiedzieć, aż jakby po pewnych, jakby mamy całą serię komend, tak? Możemy iść akurat tak, jak w tym wypadku propozycja mówi, żebyśmy szli, aż usłyszymy, nie wiem, na przykład ambulans, prawda? W innym przypadku, a to się już cofnęło. Dobrze. Dopóki nie zobaczymy gołębia, no, mamy zrobić zdjęcie. Oczywiście mamy tutaj możliwości, tutaj na dole zresztą to w interfejsie widać, możemy robić zdjęcia, prawda, jednocześnie, więc możemy też dokumentować swoją wycieczkę. Ale proszę sobie wyobrazić takie chodzenie po mieście. To naprawdę jest bardzo przyjemne, tylko nie można liczyć na to, że szybko gdzieś dojdziemy. Jeszcze... Tak. No ale czy to nie jest też tak, że to właśnie jakby... To jest też taki żart z GPS, prawda? Z tej technologii, która sprawiła, że w ogóle nasze doświadczenie przestrzeni się bardzo zmieniło. Bo z jednej strony po prostu przestaliśmy patrzeć na to, co dookoła. Zaczęliśmy słuchać komend, głosów męskich lub żeńskich, mniejsza z tym. I tak naprawdę podróż, no nie wiem, myślę, że to też jest takie... To jest coś takiego właśnie, czego doświadczają ci Inuici. Oni już nie pamiętają, jakie były te kolejne kroki, o których mówili dziadkowie, tak? Już nie zapamiętują tych elementów przestrzeni, które należy pamiętać, żeby móc się gdzieś odnaleźć. I tak samo my, nie wiem, jadąc samochodem, przestajemy patrzeć w ogóle. Patrzymy w lewo, w prawo, tak? Albo się w ogóle nad tym nie zastanawiamy.
To jest jednak też pewnego rodzaju, myślę, praca, która jakoś, myślę, że jednak rewitalizuje samo pojęcie przestrzeni i tego, czym może być podróż, nawet taka właśnie mała podróż. Oczywiście te komendy są tutaj bardzo różne. Czasem musimy podążać za pierwszym przechodniem, czasem za kimś, kto nie wiem, ma zieloną koszulkę, czasem jeszcze... To nie wiem, możemy potem... Mamy później jeszcze jakieś klubowe spotkanie, tak to możemy podążyć serendipitorem, na pewno dojdziemy na czas. Z całą pewnością oczywiście to jest pewna zabawa w ale aplikacja zawsze nam może coś innego powiedzieć jeszcze. Tych możliwości tu jest bardzo dużo, także z całą pewnością... Jeszcze nie, może coś tu jeszcze było? Coś nam się nie otworzy. Tu są jeszcze jakby kolejne, prawda? Żółty znak, hałasy i tak dalej. Mhm. No tu mamy dużo takich subtelności, które sprawiają, że ta podróż jest całkiem ciekawa. Oczywiście, kiedy próbujemy w ten sposób chodzić, gubimy się już po pierwszej komendzie, prawda? I to jest chyba w tym najpiękniejsze. Z drugiej strony, tak myślę sobie jeszcze, odnosząc się, nie wiem, czy jeszcze mogę coś powiedzieć, czy w ogóle powinnam kończyć? Czy jeszcze trochę mogę? To jeszcze trochę poględzę. Chciałabym jeszcze powiedzieć, nie, przepraszam, nie o tym. Chciałabym jeszcze powiedzieć o kilku rzeczach i odnieść się trochę też jeszcze do tego mindware, bo tak sobie myślę, nie wiem, no, w zasadzie chciałam powiedzieć o tylu rzeczach, że chyba nie zdążę i tak, więc... Odniosę się do mindware. Myślę, że w jakiejś mierze, oczywiście możemy mówić, że te przykłady, chociażby te przykłady, o których dzisiaj mówię, ale oczywiście nie tylko one, pokazują nam, w jakiej mierze po prostu też przyzwyczajamy się do technologii, w jakiej mierze jesteśmy od niej zależni, ale też w jakiej mierze ona zmienia nasze procesy myślowe, nie wiem, procesy związane z rozpoznawaniem przestrzeni, z orientacją w tym wypadku, ale też w ogóle można powiedzieć, z wartościowaniem tej przestrzeni. Czym innym, nie wiem, jest podróż w nieznane, kiedy mamy GPS, czym innym, kiedy go nie mamy, prawda? Tak samo, czym innym, kiedy mamy mapę analogową, czym innym, kiedy mamy mapę po prostu w komórce czy w komputerze. Oczywiście te różnice wiążą się też z pewnym, powiedziałabym, w ogóle takim szerszym modelem poznawczym, który funkcjonuje w kulturze i to, że on funkcjonuje, wydaje się, jest... Z jednej strony jest pewne, tak? Nie wiem, taki model na przykład wyznacza nam na przykład Google. Ale jednocześnie, kiedy się nad tym zastanowimy, nie wiem, spytamy kogoś, czy rzeczywiście używanie takiego medium, nie wiem, jak na przykład Google Maps, zmienia nasze postrzeganie przestrzeni, czy nasze rozumienie przestrzeni, większość osób odpowie nam, że nie, zupełnie. A nie, moi studenci twierdzą, że to w ogóle przecież nie jest żadna różnica, czy korzystają z Google Maps, czy korzystają z tradycyjnych map, czy jeszcze z czegoś innego. Sam proces uświadomienia, że może jednak to narzędzie trochę już nam, że tak powiem, zniekształca nasze widzenie świata, no i bywa bolesne. Tak? I wydaje mi się, że wtedy właśnie możemy mówić o mindware, kiedy istnieje jakby coś, chciałabym, nieuświadomionego też w tym wpływie. Bo oczywiście mówimy tutaj sobie o tym, że może to jest świadomość technologii, może to jest świadomość oprogramowania, może, nie, może jeszcze umysł technologiczny, prawda? Ale wydaje mi się, że jeżeli nawet na te wszystkie koncepcje się zgodzimy, to jednak też ta warstwa podświadoma jest bardzo istotna. Czyli właśnie fakt, że nie jesteśmy do końca świadomi, a nawet jeżeli jesteśmy, to i tak to wpływa na naszą świadomość. Znaczy te media i tak wpływają na naszą świadomość. Te technologie i te, nie wiem, aplikacje, serwisy, to wszystko nas zmienia. Zresztą zgodnie z badaniami neurofizjologów, bo w zasadzie do nich trzeba by się chyba odwołać, rzeczywiście ten wpływ może być bardzo, powiedziałabym, bardzo radykalny. Niektóre już, powiedzmy, dowody, nie wiem, na ile można już w ogóle mówić o takich jakby dowodach pewnych w 100%, ponieważ ten proces badawczy wciąż trwa. Ale powiedzmy, że pierwsze fazy takich badań
wskazują na to, że po prostu nasze struktury myślowe się zmieniają. Czyli jakby sposób, w jaki myślimy, nasze jakby strategie poznawcze się zmieniają. Takie badania najczęściej oczywiście prowadzi się na przykład na graczach komputerowych, czy prowadzi się na przykład na użytkownikach serwisów społecznościowych. I niektórzy twierdzą, że po prostu jest na przykład używanie serwisów społecznościowych jest po prostu, że tak powiem, degeneratywne dla naszej umysłowości. Przynajmniej tak na przykład twierdzi w jakiejś mierze Susan Greenfield. Oczywiście można przyjąć taki tok rozumowania. Można też mówić inaczej, że rozwijają się nam nowe sposoby percepcji. I to wśród graczy komputerowych jest dosyć wyraźnie widoczne. Przynajmniej w tych badaniach zostało potwierdzone. Nie wiem, lepszy refleks, lepsza pamięć graficzna w opozycji do pogarszającej się pamięci związanej z wykorzystaniem języka. Tych wątków oczywiście jest mnóstwo. Można też tutaj, myślę, widzieć oczywiście pewnego rodzaju niebezpieczeństwo, prawda, że jakby zmienia nam się kultura w taki sposób, że nie do końca to rozumiemy. No ale sami się też zmieniamy, więc nie wiem, możemy stracić w ogóle tę zdolność do analizy za jakiś czas. Z drugiej strony wydaje mi się, że jednak ma to pewne plusy i minusy. To znaczy, z jednej strony, kiedy mówimy na przykład o takich technologiach, nie wiem, jak Google chociażby, prawda? Właśnie chciałam jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć. Na pewno jednym z takich firm, która jakby mindwareowo nas jakoś też współtworzy, prawda, jest Apple. No właśnie dziś okazało się, że Steve Jobs zmarł, więc myślę, że to też jakby tak symbolicznie. Znaczy, nie chcę powiedzieć, że to ma jakąś korelację oczywiście z Mindwarem, natomiast no, jest to na pewno moment symboliczny, prawda? Proszę? No, z całą pewnością ten świat twórców tego software'u, ale też hardware'u, prawda, ulegnie pewnej zmianie. Oczywiście z drugiej strony ten trend, który wyznaczył, jednak na pewno przynajmniej wśród, jakby na pewno w designie związanym właśnie z nowymi technologiami się utrzyma, przynajmniej, no nie wiem, myślę, że ta tendencja do tego, żeby funkcjonalizować i żeby jakby zwiększać raczej takie czynniki jak dostępność czy użyteczność, ona po prostu jest już w kulturze zakorzeniona, prawda? To nie jest tylko, że tak powiem, dzieło jednej osoby. Natomiast z drugiej strony myślę, że to też jakby kontekst, który warto wspomnieć. Z drugiej strony oczywiście mamy Google, która to firma jest oczywiście, jakby można powiedzieć, jeżeli jest ktoś, kto jest dostarczycielem mindware'u, to na pewno Google, ewentualnie jeszcze Facebook. To ci dwaj gracze tak naprawdę w jakiejś mierze wyznaczają to, w jaki sposób dzisiaj społeczeństwo myśli. Oczywiście społeczeństwo, powiedzmy, nowomedialne, nazwijmy je. Z drugiej strony myślę, że jeśli już mowa o Google, to rzeczywiście trzeba zwrócić uwagę na Google Earth i Google Maps, ponieważ to są takie narzędzia, które właśnie w sposób, powiedziałabym, bardzo subtelny zmieniły naszą percepcję świata dookoła nas. Jeśli mówimy o mindware, mówimy też o tym otoczeniu, na które wpływamy, które na nas wpływa, ale to oznacza też pewien, powiedziałabym, model kognitywny tej przestrzeni. Da? I z całą pewnością ten moment, oczywiście to nie jest tak, że to jest pierwszy moment, że nie wiem, Google Earth jako pierwsze stworzyło taką, czy było taką rewolucją. Da? Nie wiem, wcześniej były przecież mapy, które też ewoluowały w określony sposób. Nie wiem, siatka Mercatora też można powiedzieć, że była takim właśnie, czy jakby jej stworzenie było takim momentem decydującym o pewnej przemianie właśnie tego modelu kognitywnego. No wcześniej te wszystkie koncepcje z żółwiami, słoniami i innymi zwierzętami, które trzymają ziemię, prawda? To też były właśnie kolejne modele poznawcze. Oczywiście od tego czasu minęło już sporo czasu. Kolejnym takim krokiem po powstaniu takiej, można powiedzieć, precyzyjnej, nowożytnej geografii, na pewno jakby takim krokiem przełomowym było po prostu zobaczenie Ziemi z kosmosu, prawda? Ten nowy obraz Ziemi. To jest taki paradygmat, w którym po prostu się wciąż posługujemy. On nas też zmienił, jakby zmienił w sensie takim, że umiejscowił nas gdzie indziej, prawda?
No i Google Earth też jest takim, według mnie przynajmniej, jest też takim narzędziem, które w jakiejś mierze zmieniło nasze sposoby rozumienia Ziemi. Z jednej strony oczywiście chodzi tutaj o ten model, prawda, Ziemi, którą nie wiem, możemy kręcić po prostu jednym palcem, ale z drugiej strony chodzi też o to, czym jest mapa, tak? Samo rozumienie pojęcia mapy, tego, że wszyscy ją współtworzymy, tego, że mapa jest jednocześnie oczywiście takim konstruktem kulturowym, z drugiej strony oczywiście po prostu jest reprezentacją Ziemi, tak? Ale jest też ten poziom naszych markerów, tak? Jest też poziom naszych tagów. I to jest piękne, bo można powiedzieć, że ta przestrzeń zewnętrzna została rzeczywiście scalona z naszym doświadczeniem chociażby turystycznym, prawda? To jest ten element. Z drugiej strony myślę, że o tym, że ten model jest istotny, świadczy chociażby to, że powstają ciągle jakieś repliki. Tutaj na przykład serwis Bhuvan, który ma być, że tak powiem, takim no, hinduskim Google Earth. Google Earth zostało zresztą, znaczy w ogóle Google zostało ostatnio po atakach w Bombaju zostało przez Indie oficjalnie oskarżone o to, że przyczyniło się do ataków terrorystycznych i sprzyja w ogóle terrorystom. Oczywiście nie po raz pierwszy, nie po raz ostatni zapewne. No cóż, są technologie, korzystają z nich różni ludzie, również terroryści, prawda? Tak można to skwitować i tak rzeczywiście Google na to odpowiada, że nie byłoby w zasadzie różnicy, czy korzystają z Google Earth, czy Google Maps, czy też nie wiem, z mapy takiej tradycyjnej, analogowej, wydrukowanej po prostu. Ale w tej krytyce tkwiło też właśnie takie można powiedzieć, taka chęć no pewnej konkurencji lokalnego rynku na usługi analogiczne tworzone przez właśnie Bangalore, znaczy specjalistów z Bangalore. Oczywiście, może o tym już nie będę mówić, bo to jest jakby jeden z kolejnych serwisów służących do geotagowania, ale to, co też czym jest EveryTrail i co też mówi o tym, dlaczego jednak ten potencjał Google Earth i Google Maps jest po prostu większy i raczej się nie zmieni ta sytuacja. Dlaczego ten model kognitywny, jednym słowem, jednak przynależy do Google i będę się tu upierać, że nawet jeżeli Hindusi rozwiną, czy nie wiem, Microsoft rozwinie lepiej swoje mapy, czy nie wiem, jeszcze jakaś inna instytucja, to jednak będziemy mówili o tym właśnie modelu poznawczym.